Witam Was tutaj, cześć, Awizonosz, i zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z Zapraszamy do metra. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wyglądała praca Tarcz na odcinku Bródnowsko-Zacisze. Nie wiem, źle to ująłem słownie, no ale tak czy siak. No i widzimy tutaj naszą pierwszą tarczę, która została włożona na tym odcinku do podziemi, skąd zaczęła swoją dalszą pracę. Jak za chwilę zobaczycie, jest na niej napisane, że to jest tarcza Maria i ona tutaj, jak widzimy, w marcu 2010 roku została włożona do podziemi. To jest duża ciekawostka, bo było to około godziny 22, a druga tarcza, czyli tarcza Anna, została włożona około godziny 2 w nocy. Niestety wtedy mnie już nie było. Tak wygląda stacja Bródno. Ogólnie cała w lipcu 2020. No i co ważne, pierwsza tarcza miała rozruch, to była oczywiście Maria, w maju 2020 roku, czyli dużo później. Następnie Anna w czerwcu 2020 roku rozpoczęła swoją pracę. Można więc powiedzieć, że jeżeli w marcu były wkładane, to w marcu były wyjmowane, czyli dokładnie rok spędziły pod ziemią. No i tak, Maria pierwsza tutaj wywierciła w maju 552 metry i właśnie była w drodze do naszej stacji Konotowicza, którą teraz widzimy. Maria dotarła tutaj w lipcu, czyli dokładnie teraz, kiedy my tutaj widzimy te zdjęcia. Tutaj miała wtedy prace serwisowe, czyli w skrócie wywierciła do tego miejsca 919,5 metra. Z kolei Anna dotarła tutaj trochę później, bo dopiero we wrześniu, i wywróciła do tego miejsca 921 metrów. Jest drobna różnica, bo tutaj faktycznie ta stacja trochę skręca, czego na pierwszy widok nie widać tak dokładnie, ale jak ktoś się przybliży bardziej, to oczywiście będziemy wiedzieć. Maria oczywiście później zaczęła dalej kręcić i pod koniec sierpnia wydążyła już 1172,5 metra, no i mogliśmy ją później też zobaczyć w drodze. Co ciekawe, jak wróciła się na Zaciszu, to były takie pogłoski, że jak się stanie w pewnych miejscach, na przykład na niektórych parkingach, ulicach i tak dalej, gdzie jest cisza i spokój, bo z tego słynie Zacisze, to było, dało się wyczuć, jak pracują tarcze TBM, ponieważ tam po prostu tarcze były dosyć płytko, no i dało się to wyczuć. Jesteśmy na stacji z Zaciszem, no i tutaj trochę inna sytuacja była, bo jak widzicie, zaraz zobaczycie jedną tutaj z tarcz. Jest to oczywiście tarcza Maria, która z kolei właśnie w listopadzie 2020 roku tutaj dotarła. Wywierciła ona tutaj do tego miejsca 2239 metrów, co jest dosyć duży odcinkiem. Z kolei Anna dotarła tutaj dopiero w grudniu 2020 roku i wywierciła do tego miejsca 2223 metry. No i tu była ciekawostka, że udało mi się ją faktycznie na stacji zapać, jak była przepychana przez cały obiekt. No i dochodzimy do ostatniego miejsca, czyli do komory demontażowej. Tutaj podobna była sytuacja, jak zaraz zobaczycie. Pierwsza tarcza została wyjęta, to była owszem znowu Maria. Anna później dopiero została wyjęta i to było w nocy. Marii nie nagrałem, bo to było tak w środku dnia, w godzinach pracowych i tak dalej. Natomiast co ważne, Maria dokręciła się tutaj w lutym 2021 roku, czyli pod koniec oczywiście lutego. No i co ważne, to było 2908 metrów. Znaczy nie pod koniec lutego, tylko tyle pod koniec wywierciła. Czyli 2908 metrów. Z kolei druga tarcza, którą teraz widzimy, jest wyciągana, też w lutym tutaj dotarła, tylko już pod koniec. I to było dosyć ciekawe, bo ona pod koniec lutego tu dotarła i już właśnie została od razu wyjęta po paru dniach bezpośrednio, jak widzimy to na załącznym obrazku. Wywierciła do tego miejsca 2878 metrów. I powszechnie jest to nazywane, że to kręciła się do stacji Trocka, jednak ja wolę nazywać tutaj to bardziej precyzyjnie, czyli do komory demontażowej KD18, bo tak się nazywa dokładnie ten obiekt na budowie. No i jak widzimy, tak wyglądał tutaj nasz cały proces wyjmowania naszej tarczy. Jest wielki drzwi, który został składany, rozkładany specjalnie właśnie na tą okazję. Został złożony tego samego dnia, co w sensie dzień wcześniej został złożony i następnego dnia już po całej imprezie został złożony prawie w całości. Bardzo szybko uciekał stąd. Także to jest na pewno jedna z tych takich większych ciekawostek. Jak widzimy, tu w ogóle ta tarcza musiała dosyć długą trasę pokonać, ale o tym już mówiłem nie w jednym odcinku.
Jak widzimy, ląduje nam tutaj nasz orzeł w naszej kołysce, aby się tu nic nie wydarzyło. No i to są pierwsze zdjęcia, jakie widzicie. One są zrobione moim aparatem. I za chwilę przejdziemy do kolejnego zdjęć, tym razem z drona. Tu jeszcze możecie zobaczyć, jak zostało później zdejmowane nasze całe zaczepy do naszej tarczy. Bo to też jest oczywiście ważny element, bo jak widzimy, tutaj też osoby zdejmują i później dzięki temu mogli pójść spać. Oczywiście jak wyłączyli cały dźwięk i tak dalej. Patrzę bardzo zdjęcia z drona. Możecie zobaczyć po części, bo niestety nie wszystko tutaj mi się idealnie zgrało, jak widzicie, ale całkiem nieźle widać, jak ta tarcza była w powietrzu. Przeleciało te kilkaset ton. No i ostatnia tutaj część z zdjęć to są zdjęcia z mojej małej kamerki. Nie GoPro, od razu mówię, ja tylko Sony mam sprzęty fotograficzne. No i jak widzimy, mamy tutaj dokładnie na szerokim kącie pokazane, jak jest tutaj nasz dźwig. No i on nam podnosi powoli naszą tutaj tarczę. To jest oczywiście cały czas jedna i ta sama tarcza, ale z trzech różnych ujęć. I stwierdziłem, że jeżeli chcecie dokładnie to zobaczyć, jak to wyglądało, to w ten sposób chyba najlepiej to widać. No, tutaj jest ładnie to wyprofilowane, więc od razu widzimy cały plac budowy i można zobaczyć, jak dużo robotników, no i też oczywiście osób, które robiły zdjęcia prosto z placu budowy, miało tutaj swój udział. Także no to jest wielkie przedsięwzięcie, takie tarcze. I możliwe, że jeszcze je zobaczymy na budowie metra na Karolin. Ale o tym zadecyduje firma Gulermark i nie wiemy jeszcze do końca, kto będzie, co się, nie wiem, kto to będzie tarcza. A jeżeli chodzi o trzecią linię metra, o której teraz tak głośno, którą swoją drogą sam, w sensie tutaj z gościem Awizonosza, zaprojektowaliśmy, mniej więcej jak będzie wyglądać i prawie dokładnie w takim samym sposób została pokazana, faktycznie już w odcinku, w sensie na schemacie Trzaskowskiego, więc nie wiem, czy to jest zbieg okoliczności, czy ktoś tutaj faktycznie ode mnie ściąga. To byłoby trochę dziwne, ale nie takie rzeczy się działy. No i tu mamy pokazane, jak już są nasze dwie tarcze oczywiście na powierzchni i jak widzimy, ładnie tutaj się nam prezentuje cały plac budowy. Spokój, cisza, to nie będę chyba jakiś dzień wolny, albo byłem już po południu, a wtedy po południu dowiecie. Albo lunch był może, dlatego tak tu mało osób. Ale tutaj też ogólnie jest mniej osób, tylko teraz jak są takie wielkie wydarzenia jak wyjmowanie tarczy, to faktycznie jest tutaj dosyć duże zamieszanie, no szanujmy się. Cały czas aż tak dużo osób nie ma. Tutaj z tego co pamiętam, to też z innych placów budowy trochę więcej zawodników przyjechało. Zresztą tutaj oni są płynni. Raz tam na jednym, raz tam na drugim, to nie wiem, także chyba z tego co mi się wydaje. Ale mogę się tutaj oczywiście nie zgadzać z prawdą. Tak wyglądają nasze tarcze, jedna i druga. Tarcze oczywiście już stąd wyjechały i ich właściwie tutaj nie ma. No ale warto jest tutaj uwagi, że tak wyglądały jak były i dźwigu oczywiście już nie ma, tarcz nie ma i powoli się zaczął już tutaj w tym miejscu proces składania, rozkładania, zalewania naszej tutaj komody demontażowej i sprzątania, bym powiedział. No oczywiście jeszcze jakieś sprzęty, tory, szyny i tak dalej będą może tutaj tędy wkładane, ale to już są procesy końcowe. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. No i jeżeli chcecie zobaczyć coś więcej, to kliknijcie subskrybuj i ten dzwoneczek. Cześć!